Widzowie, 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 zostaw łapkę w górę, bo jak patrzę na statystyki, to już mi się nie chce żyć. I komentarz, i suba z dwóch kont najlepiej. I na Instagrama wejść, i wszystko masz w opisie, chłopie. A my kontynuujemy sobie historię. Niektóry to już odcinek z Fallouta. Na pewno jest wysoko. Wchodzimy do środka naszego budynku, co zakończyliśmy w poprzednim odcinku. Słuchajcie, kurde, miałem w sumie w międzyczasie, dobra, no, muszę pamiętać później. Tak, z tymi nazywaniem tych odcinków i tak dalej, zawsze coś, zawsze tak, no, w następnym odcinku nazwę. Jakby mija pół roku i dopiero mi się przypomina o tym. Tiffany King, no, możemy sobie gadać. My name is Tiffany Ching. My miserable excuse for a husband is Comrade Irving Ching. And you can tell him I said so. Znosi sporo fanaberii swojego męża, co? You know he tried forming a committee to discuss the ghoul situation? A committee! He made himself chairman, of course. What we need is somebody to do No, jeśli dzisiaj nie wyspałem. something. 5:06, nie chce mi się żyć. You know anything about No to dziwne, ghouls, do you? bo długo spałem, mogę ubić całą bandę. Nie chcę już w życiu oglądać ani jednego gula. Przestań martwić się tymi gulami. I wish I could. I get nightmares from time to time. Wiesz coś o tych gulach? Living in the nearby tunnels. They scare me. Why doesn't somebody do something? Sam strach przed nieznanym jest naturalny. O, mądre słowa, ty. But I prefer to keep my nightmares a fantasy and not test my luck with the real thing. Thank you very much. Tak, wiecie, czego boimy się najbardziej? Ze wszystkich rzeczy. Tego, czego nie wiemy, tego, czego nie rozumiemy. Boimy się najbardziej. Trup. Trup. Jak się mieszka w ten Penny Tower. Kurwa, no jak jest ten zaspany, że to się nie dzieje. Chłopie, co jest, tyle spałem, a jestem taki zaspany? Znaczy wstałem o 3, ale specjalnie się pobudziłem, żeby tutaj nagrać odcinek. Mówię tego, tu wypiłem normalnie kawusie. I nic się nie dzieje, drugą piję. Na pierwszą w sensie, ale ja nie wiem, którą piję. Chęcią się napiję, kolego, buddy. Nie, kolki. Kurwa, jaka gorzka kawa jest niedobra, że ja to gówno kiedyś piłem, rozumiesz, że ja piłem gorzką kawę? Ja piłem w ogóle kawę bez cukru, jak byłem na diecie, to piłem kawę bez zmana, kurwa, jakie niedobra, ja pierdolę, że ja takie coś piłem, to się zesrać. Ja tu mam jeszcze jedną, mam. Don't you worry lepsze. No dalej niedobra, bo to jest taka, to jest... To jest niestety kawa taka, może kilonka, powiedz mi Alistarze. To jest taka, słuchajcie, kawa sypana, zwykła taka, wiecie, nie... Jak to się nazywa? Rozpuszczalna. Cukrem czarna, taka... Taka, kurwa, niedobra jest. Jest, średnia jest. Szafa grająca. Ty, pierwszy raz słyszę szafę, szafę. Okej, okay, taka windowa bardzo muzyczka jest. Lydia Montenegro. Hey there. I am Lydia Montenegro. I'm sure you've heard of me and my shop, Boutique Le Chic. No? Obviously you don't travel in the right circles. I can't talk now. Visit me at the boutique during business hours. Aha. Pokok. Hey. Michael Hawthorne. I'm Michael Hawthorne. Who are you? And more importantly, should I care? Jestem twoim najgorszym koszmarem. Well, then you'll excuse me if I don't invite you to share a drink. Really?
as much fun as a couple of ghouls. They're trying to get in here, you know. Don't suppose you've ever had to deal with ghouls before? Można powiedzieć, że w sprawach kontaktów z ghoulami jestem ekspertem. Really? Fantastic. You can give that Gustavo a lesson or two. Zobacz, że nie wiesz za wiele o tych ghoulach. Zombies living in the tunnels. Gustavo says he has it under control. On the bright side, it's given me another reason to hit the drink. Tak, ta kawa była niedobra. Chyba mogę ci się pomóc uporać z tym problemem, znaczy... No to kliknę to. Jak się mieszka, bo to zależy co oni mają na myśli uporać z problemem. Ten ghoul nie wydawał się jakiś turbo natrętny, więc generalnie to nie za bardzo mam ochotę go zabijać. Szczególnie, że przypomina mi Harona. Biedny Haron. Nie wiem, jak wchodzisz do takiej lokalizacji, to ci za muzyczka prawie, że... Ja zaczynam pocić. Co to jest w ogóle? Co to... Co... Gdzie my idziemy teraz? My nie idziemy do metra czy coś? My idziemy do metra? A to interesujące, drzwi hermetyczne. Dobra, przyjdziemy tu jeszcze zaraz. Nie chce mi się teraz tam iść, szczególnie, że nie przenegocjowałem nagrody, którą bym dostał. Tak, to jest metro. No to faktycznie, akurat jak mieszkałem w ogóle koło nich tak bardzo blisko, to się w sumie nie dziwię. Wellness Center. To bardzo taka muzyczka chillowa jest. O. A, Wellness Center. No ta, że klinika, ta. Co tu mamy? Za przypadek. No. To jest chyba Dickinson. Albo płuca. Ale może chłop ma taką giga knagę. Kto wie. Nie wygląda jak... Dobra, nie ma. Kości. Właśnie, to jest ciekawostka. Nie wiem, czy wiecie. Ale w ręce. Tutaj. Nie mamy jednej kości. Mamy kości dwie. To jest właśnie dziwne. Też myślałem, że jest jedna. Ale są dwie, tak. O! Przypadkiem, nie pomyślałem, że to mogę ukraść. No widzicie, Czechu bawi, uczy, edukacyjny odcinek. Lecimy, au. No, żeby mnie w budynku lagowało. No to przez to, że są te spadki FPS, miał stało 60 ustawione. A nie, tak jest 92, a później 40 na pół sekundy, później 90, później 60. To się tak głupio ogląda to. Mówię, woda ty. Przyszedł chłopie. Gość. Do jakiegoś hotelu i widzi wodę. To pije proste chyba, nie? Zobaczymy, strasznie tu dużo drzwi będzie, jest i było. Będzie. Margaret Primrose. Czy ma tu coś do skradziejowania? Ma tu coś. Szkocka i wódka. Żarcie. Ale wiewiórki na patyku nadal jedzą tutaj. Niby bogactwo. Chociaż ona na za bogatą to nie wygląda. I'm Margaret Primrose. I run the Cafe Beaumonde. Stop by sometime. Ciebie też niepokoją te gule. Gustavo assures us that he's increased the number of the security team and will kill any zombies on site. Ciekawe, czy gulą zasmakuje twoja kuchnia. I hope I don't have to find out though. Everyone loves my cooking. No, pani Margaret. Yes. Jak się mieszka w ten Penny Tower? It's a great place to live.
I've always dreamed of giving people fresh meals and a place to relax and enjoy a good conversation or two. Tenpenny gave me a place to do that. I'm greatly indebted to him for that. Prowadzenie kawiarni na pewno nie jest łatwe. Indeed. Everyone who lives here has worked hard to get here. That's why we can't just let those ghouls in. They demand the right to live here, but what have they done to prove themselves worthy? Tymczasem wszyscy inni. Trrr. No, z pewnością na pewno. Kawiarnia jest najczęstsza na takim świecie. Wydaje mi się, że dowiedli czegoś, utrzymując przy życiu stanie tak mnie by też, to nie gdyby mieszkały tu góle. Król powinien tylko pokazać, że szypot potrafi strzelić w kalendarz. Nie no, wydaje mi się, że dowiedli czegoś, utrzymując się przy życiu w tego. It's probably really hard just living day to day like that. Now I feel a little ashamed. Opowiedz mi o Alistarze Tempenim. Every day it's the same thing. The man has no imagination with his meals. But it's his building, so every day I make that damned iguano bit sandwich, no salt, with a peeled pear on the side. Send it up to the penthouse. Okay. Codziennie to samo śniadanie? Da się przeżyć. Więc tak wygląda potrawa z wiewiórki. Dobra, mieszkanie z lokator. Się różni mieszkanie z od lokatora. Nie wiem. Halo, witam, witam. A, Lydia, to już gadaliśmy z Lydią, tak mi wydaje. Ty wszyscy pootwierane mają, widzę, że nikt się nie martwi o to. Nikt się nie spodziewa, że wejdzie tu jakiś kretyn i zacznie okradać wszystkich. A tu proszę, niespodzianka, wyskakiwać. Doktor. Mogę? O, o, krycie. Uuu. A nie, w sumie, znaczy... Nie, to chyba jest do wejścia, tylko tutaj, nic aż tak ciekawego. Wiecie, no mogę simpaki ukraść, to bym ukradł. No my to też. Wszystko. Znaczy, ciekawego nic nie będzie. Sawce na achta. Rozmawiajmy sobie. O. Super. Pan wiesz o tych gulach. Theory is that the destructive disease of the ghoul condition will always eventually render him little more than a mindless killer. The proverbial wasteland zombie with a predilection for raw human flesh. They can't be cured. And there's nothing to alleviate the symptoms. All in all, it seems rather sad, really. Rozumiem, że nie skonfrontowałeś swojej teoryjki z żadnym gulem. Not exactly, but my colleagues have published papers. I suppose someone ought to verify their findings. Perhaps I'll do that. Who knows? I might even finally get published. Słyszę, coś słyszę. Coś, no nie, no czemu wy się tak męczycie konwersację i się kładziecie, no. Coś jakby kojarzę ten głos ogólnie. Z jakiejś innej postaci. Jak się mieszka w Tempenny Tower? They eat well and have a strong roof over their head. Trochę mnie zdumiewa, że wszyscy wyglądają tak zdrowo. Tenpenny is very selective about who he allows to live here. The correct genes and living conditions make a relatively disease-free environment. Clean water is still a concern, of course. But we've got enough chems to keep the radiation sickness at bay. That's why he won't allow those ghouls to live here. Why introduce a weakness into a healthy system? Ma to jakiś sens, w sensie... Znaczy, podział rasowy. To nie jest najlepsze rozwiązanie, ale... Na widok guli otwieram ogień. Dobrze, że ściany są takie wysokie. Jasne, wyglądają trochę dziwne, ale nie są chorymi szkodnikami. Well, I guess I must confess. I've never examined a ghoul up close. You're right. I shouldn't make assumptions.
Czy możesz zmniejszyć mój poziom? O! No właśnie, bo ja mam giga, ten poziom jest wysoko. Opowiedz mi o Alistarze Templin. I had to treat him once for bed sores, if you know what I mean. Wait, don't tell him I said that. Będzie gadane. Znaczy nigdy w życiu. Hey there. Czołem. Antoni? Wygląda na... kapelusz słonkowy. Pierwszy raz widzę kapelusz słonkowy. Dajcie, zobaczymy, czy jest tu coś jeszcze ciekawego. Nie, chyba nie. On coś ma, tylko ten. Antony Liang. Hey there. O kurde, wygląda jak z tego. You should stop by my shop, New Urban Apparel, and freshen up that look. Upgrade to... Wygląda jak z jakiejś reklamy modelingowej, z, no właśnie z takich lat 50. Czy martwi cię kwestia tej kuli? They were told they can't live here, but those zombies are too stupid to understand. They live in their own filth. Squatting in the nearby metro tunnel. Security keeps shooting them, but they keep coming back. Pójdę i powiem im, że tu nie ma co umierać. What are you suggesting by that? I don't think I like your tone. Album się kiedy przykurwił. Sportowo. I take it this is a social call and not business. Jak się mieszka tu? Only those deserving to live here can afford it. And let me tell you, those who do live in style. Bla bla bla. You are in definite need of an attitude adjustment. Like those god-awful ghouls scrabbling at the gate all the time. Someone must do something to get rid of those vermin once and for all. Większość guli potrzebuje specjal makulaży, co nie, co nie? Ojeju, jakie to jest złe. Jedyne dobre miejsce dla gula to pętla na końcu liny. That's a silly question. What I have against ghouls is that they are ghouls. A very well-dressed gentleman when he bothers to get dressed. He hardly ever leaves his penthouse suite. Zawsze lubię podkreślać takie, nie lubię mówić komuś wprost, że jest idiotą. W większości właśnie robię coś w takim stylu, że lubię, no tak z wielką ironią powiedzieć pewne rzeczy. Na przykład z tą liną, wiesz, i powiedzieć i dodać, co było w tym drugim dialogu, na przykład, co nie? Co nie? Jest to moja ulubiona forma powiedzenia, że mam inną opinię na inny na dany temat. Tak jest najlepiej, jakoś będę mówić komuś wprost i kogoś nie obrażasz. Zacznie mi się to cyberpunkowo kojarzy. Nie wiem, ile pięter ja będę zadupcać. Mam nadzieję, że niedużo. Korytarz. Czy ja tam chcę iść? To jest chyba nie. Więc ja mówiłem, że cyberpunkiem mi się kojarzy, no. Baza danych z czegoś tam. Cześć kochanie. Niechaj zwierzch twojego życia będzie przepełniony tymi samymi cudami. Ludzie. Król Krak. Stary dobry Kral. Król Raven Rock. Anna Penelope Chase. Ulisowa Zira. Destiny Hao. Nie wiem, co to jest. Ale wam to przyklikam, żebyście sobie mogli przeczytać, jeżeli ktoś ma... Jeżeli ktoś ma na to ochotę. A to strzela, to szafa. Kurde, bo ja czasem tak mam, słuchajcie, że... W nocy nagle coś to gije but! Mówię, co jest? Jak leżę jeszcze, jak śpię, to się nie obudzę, ale... Jak leżysz i jest dość cicho, w ogóle nic nie ma jakichś dźwięków. To jak coś tak, to coś tak, wiesz... Brzuch. Uderzy, nie, pewnie nie było nawet tego słychać. No, to się można wystraszyć. Dobra, chuj, znaczy, no.
Już nie ma co. Danych z eksploracji. Eksploracji czego? Ładny ten hotel ogólnie. Spoko. A ten sejfik to ja bym obrapował, no jak? Jak zauważono? Kto? Kto? Gdzie? Chłop z pleców mnie widzi? O! Krycie, ale i tak wymaga. Bym musiał wziąć mu klucz. Ja bym... Jak kto mnie zauważył? Przecież to skam jest. Kto mnie zauważył niby? Ale skam, nie? Jak zauważono? Niemożliwe, halo. Uda się? Kurwa, uda się. Jak nie mogę? No mam klucz. Dobra, już nieważne. Nie, to teraz chciałbym z nim pogadać. Siema Herbert, śmiałek Dashwood. O, to jest ten twarz, co tego chłopa z poprzednim odcinku. Co nie słyszał, śmiałek. Ten sam face jest. Ty nie masz spać teraz, czy coś przypadkiem? Śmiałek założy się, że skądś jednak masz ten pseudonim. Udało się, Tridog. A to nie. To nie słyszałem. Też miałem. Haro. Biedny. Haro. Ja sam znam wielu guli. Sporo z nich zginęło. Sporo z nich też zginęło z mojej ręki. Tylko jedną rzecz, którą lubię mniej niż gule, stary siadł wydający mi rozkazy. Jasne, mam parę guli. Tylko to tylko ludzie próbują jakoś żyć. Ile my mamy lat w sumie? Nie pamiętam, jest 17, 18? Wspomniałeś coś o RNG? Nie. That guy at the radio station put it together a few years ago. He did it in the style of those shows they had before the war. Came out pretty well. And it's all true. A, właśnie, słuchajcie, a propos guli podejścia takiego... Nigdy nie słyszałem, ale to może się jakoś nie słucham za bardzo tego, co Tridog mówi. Oprócz tego. Oprócz... Oprócz muzyki, co powiedziałem? Nie wiem, co powiedziałem. Coś, że muzykę słucham tego, tak? Ale pewnie, że tak. Pewnie w mieście, może być w mieście guli. O tych gulach. Some ghouls moved into the nearby metro tunnel. There's a bunch of the so-called feral ghouls in there, but a handful seem the sociable type. I've tried explaining to my friends, but not all ghouls are monsters. Więc to, co mówił Tridog, to on właśnie mówił jednak, że... Tak, on mówił... If there are enough feral ones, though, they could overwhelm security. Sorry, bo muszę czytać, myśleć, mówić, nie? To jest ciężkie. Tridog mówi, że właśnie on nie mówi, tam, tam mówiłem kiedyś, że on tam źle nastawiony do guli, on mówi, że Tridog mówi, że ogólnie jak se słuchałem, że nie wiem, czy o tym kiedyś wspomniałem, że wszystkie gule spoko, ale te po prostu z metra to trzeba uważać, bo to bezmózgie zombie, no tak mówi, nie? Ale tak, że to też ludzie i mają serce i duszę jak my. Mogę sobie poradzić z tymi gulami, to żaden problem. Lepiej po prostu, żeby młodzi się tym stary wygo, pewnie cokolwiek powiesz. Ale nie. Ta, jak się mieszka? No dobra. Problem is, it's hard to tell which is which.
Chief Gustavo has initiated a shoot first and ask later policy. If they're smart, they'll stay. Tak, jakby ja też tak często miałem, że właśnie najpierw mówiłem, a później dopiero myślałem, co powiedziałem. Nie jest to najlepsza taktyka, wam muszę przyznać. Są lepsze. Tu już widzę bardziej luksusowe apartamenty. Tu już jest szefowo. Skrzynka pocztowa. Wałek, ty chyba pierwszy raz widzę wałek. Może pierwszy nie, ale to jest niespotykana broń. No tu już są takie szefowe apartamenty. Kto tu żyje? Miki. Hey there. Siemalski. Introductions are in order. I am Mrs. Edgar Wellington. You may refer to me as Madam or My Lady Wellington. Popatrz, kolejna nadęta suka. Pewnie jasne. Just as I thought. The end of the world happens and everyone forgets their manners. I bet you were raised in one of those vault things. Ugh! Or worse, raised by a pack of disgusting ghouls. You know much about ghouls? Ale spędzę czas z ghoulami z pewnymi innymi osobami. I do hope you're not referring to me. No, ale to mi się podoba, tu wszystkich sobie obrażamy tego. No, jakiś pocisk dobry. Jest coś ciekawego na temat ghouli, jak się... Kurde, brak... Gdzie są pociski, halo? Anyone will gossip about. I can't help thinking about them. Doing things to us. Let's talk about something else. Dobrze, dobrze. To smutne, prawda? Nie wyświęcam tym uwagi. Why I do believe you're being quite rude. Goodbye. Siema, wstawaj z tego łóżka, albo ci kopa za dupce. Jak się mieszka tu? No, na rzekę, że nikt ze wszyscy ogólnie mówią samo mój. No co zjść? Siema. Edgar Wellington II. Edgar Wellington II. Have you met my wife, Millicent? Hold on, who let you in here? Nie martw się, wprosili mnie w frontowym wejściem, wystarczyło przeskoczyć przez mur, jak nikt nie patrzył, jak inaczej można było się tu dostać. There's no need to get snippy with me, boy. We're all a little perturbed on account of those ghouls. Don't suppose you know anything about ghouls, do you? Kurwa, wszyscy do tych ghoulach. Ghoule to ja jem na śniadanie. Nie uważam, że ghoule stanowią problem, jeśli o to pytasz. Then you obviously don't know anything. Ja nie wiem, że nie stanowią, w sensie... Ale tak se mówię, żeby ich wkurzyć generalnie, żeby nie było. Czy wiesz coś przy... O, ła, ła. Czy wiesz coś przy tego na temat guli? Wiem. Gustavo's hired some additional goons. Seems to be working. Still makes one a bit fidgety having those loathsome creatures around. I wouldn't even want them as slaves. Zastanawiałeś się kiedyś, co myślą o was ghoule? Well, I just remembered I have something important to do. Goodbye. Dobra, idziemy na chuj. Nie będziemy już pytać, co warto tam. Siemieczka. Welcome to Tenpenny Tower. Siema, dzięki. Brzmi jak taka Iwona, nie? Welcome to. Tym gadaliśmy już? Chyba nie. A, może? You're that guy. You know, the one that... Whatever. Chyba gadaliśmy, ale na dole, o ile się nie mylę. Mam nadzieję, że... Ty, no tu wszystkie są też drzwi zamknięte. No to na pewno nie byłem? Suzanne! No to nie byłem. Nie udało nam się jeszcze spotkać z Suzanne. O, to jest ta seksowna bielizna. Allow me to introduce myself. I'm Susan Lancaster. Perhaps we can become better acquainted in the near future. Dobra. Bardzo mam na to. Nie, nie, nie.
Pewnie, lubię poznawać nowych ludzi. Me too. Especially rich, fine young men. No, chyba brzmi jak ja. You look like you can handle yourself. You survived out there in the wasteland getting here after all. You ever have to deal with ghouls? W ogóle nie są takie złe, bo przemoc nie jest mi obca, jeśli o to ci chodzi. You are exactly the kind of man we need around here. Chief Gustavo and his pack of goons aren't doing their job. Those ghouls keep coming back. Somebody's bound to get hurt sooner or later. Ci góry denerwują ludzi, nie? Jak się mieszka w Tempani Tower. He's living out there in the wasteland, trust me. See, I'm not like these other puffed up fogies. I earned my way into privilege. I worked to get here. Nie wątpię. Are you going to do something about the problem or not? W sumie fajne są takie usta napompowane. Zajmę się tymi... Znaczy nigdy nie uważałem, że nie są, ale... Tak teraz zauważyłem, że w sumie... No, takie, jak są takie usta, to zaraz jakoś tak... Wizualnie lepiej. Zajmę się gulami, nie przejmuj się tym. A tak nie zajmę się likwidacją guli. Zajmę się. You're something else. Not like these other losers. No, jest, dobra. Załatwiłem nam wszystko. Oczywiście, że nie zabijemy guli. Nie będę taki... Bezduszny. Co to wszystko? Tylko te dwa piętra? Ja myślałem, że najbliższe, że teraz przez cały odcinek będziemy się wspinać na górę, a tu... Chyba jednak nie. Natomiast widziałem, tutaj jest winda. Żeby zobaczyć. Gdzie tą winą się udamy? Jesteśmy. Gdzieś jeszcze nie byliśmy. Retoryka. Chcę się spotkać z Tenpenny. Widziałbyś to, gdybyś nie był wiedziałbyś to, gdybyś nie był niekompetentny. Hold on there a minute. Oh, all right, I'll let you in, but if Tenpenny hollers because he isn't expecting you, you're dead. Nie, dobrze. A tu są inne drzwi, poczekaj. Ty, majster. Drzwi do Tenpenny, ale pusty apartament. O, możemy sobie kupić pewnie domek. Spoko, ty. O. Tu jest jakiś chłop. Komputer osobisty. Henga. Zobaczymy. Propozycja odbudowy. Jesteśmy najskuteczniejsi w niszczeniu starego świata i odbudowaniu nowego. 200 lat temu przewodniczący Heng doprowadził swoje wojsko do boju, w którym pokonał swój kraj. Teraz jest uniżony potomek towarzysz Heng. Pomoże szlachetnemu ludowi zbudować tutaj wspanialszy kraj. Dziś połączymy siłę, zdałem pokonać nierozłączną parę niebezpieczeństw, bezprawie i choroby. Jeśli nasi żołnierze będą... Jeżeli wspólnie uda nam się oczyścić kraj z bestii bandytów, jeżeli nasi rolnicy będą pracować razem. O, nasze. Zniszczyłem, że dziwne. Dobra, wszystko. Hasło dnia. Zwyciężaj ku chwale mateczki ojczyzny. Mother, mateczka. Towarzyszu Iwan Gechengu. Beloved leader of the people, shining servant of the community. How can I? Witam cię w naszym apartamencie. Miło poznać. Ludzie nie potrzebują. No, co? Not very bright, are you? Don't worry, comrade. Bozia poskąpiła rozumu. Small though important role to play in the community. For example, I've appointed a committee to discuss this problem with the ghouls trying to get in here. You know anything about ghouls? Wiem. Komitet nie wystarczy, żeby się z nimi uporać. Chyba będę w stanie pomóc. Okej, komitety już się nie przydadzą. Trzeba ich zignorować lub wyciąć w pień. Nie marzcie o tych wuli, towarzyszu. Odpocznij sobie. Perhaps you're right. My wife is always going on about how crazy I make her. Co sądzisz o tej całej sytuacji? No to... A. Comrade, things are great. The best of the best have made a community here. Nie, to klikłem. Well, there is that problem with the ghouls. But I think it'll be solved soon enough. Będzie rozwiązywany problem tego, co sądzisz o tej całej sytuacji. Może towarzyszu Gule dołączę do twojego komitetu towarzyszu. Are you kidding me, comrade?
Kurwa, to jest dobry odcinek, albo ja mam dzisiaj jakieś. Mam dzisiaj ze z głową. Albo to super odcinek, albo ja mam dzisiaj jestem jakiś niedojebany. Możliwe, że nawet dwa naraz rzeczy i się kombują. Nie osądziłem sobie kawy, to już świadczy o czymś niedobrym. You better not cause any more trouble. Towarzyszu, co ty robisz? Gdzie on teraz idzie? To mieszka w dwóch mieszkaniach naraz? Okej, dobra. To chyba dwa mieszkania są jego, a jedno będzie nasze, możliwe. Zapisuję. Wchodzimy. A. Kurwa, ile tu, co to jest za budynek, ty? Nie, ale w sumie to się nieźle trzyma jak na 200 lat, tak by the way. Całkiem nieźle jak na lat 200. Poka. No nic ciekawego. Tylko jest sexy pijama. Nie, zabrudzony garnitur. Kłam jak kongresmen. Okej, poradnik. Ty, ale tu nikogo nie ma. Ludzie. O, patrzcie. Pokażę wam wreszcie. Nie wiem, czy wam pokazywałem. Pa. Mała seksowna, seksowna piżama, co? Też da się z krojem mogę przytrzymać. Dobra, wyrzucam to. Pancerz wspomagany. Okulary na szefa? Nie, no może nie. Ten, że mogę to auto ukraść. Dobra, tu nikogo nie ma, ludzie. Zafoski. Będzie tu coś ukryte, myślicie? Nie mogę tam skoczyć. Metalowe drzwi. A, to. Tak? Tu? Chłop na dworze mieszka. Na dworze jest. O kurwa, tutaj fajnie tu. Nawet. Kurde, taki rendering daleki, nie? Kosem jest ten rendering. Jest spoko nawet. Jak na 2008 rok? Znaczy, no, tak nie wyglądała ta gra w 2008, ale. A nawet noży wygląda, to okej. Alistar Tenpenny. Fancy that? A visitor. I seldom get visitors, which is a tiresome shame, because I'm usually relentlessly bored out of my right mind. All of these confounded people fluster about like I'm made of eggshells and about to fall to pieces in any moment. I'm surprised they even let you in. So, what do you think of my fine tower here? It's quite the jewel of the wasteland, isn't it? I dare say I'm quite proud of it myself. Nie zbudowałeś tej wieży, znaleźłeś ją i wprowadziłeś się do środka, też coś. I say, must you be so caustic? Come now, a lot of work went into turning this husk of a tower into a place people can call home. I've had help, of course, especially in Mr. Burke, an absolute gem of a man. He certainly has a way of getting done what needs to get Nie wiem, done. o co chodzi. Then it was a matter of getting the right type of tenants with the right type of assets, and the rest is, as they say, history. Niech mi pan opowie o sobie, panie ten, pani. Oh, it's impolite for a gentleman to talk about himself, but I'd hope this magnificent tower would speak volumes. Nie byle jaka wieża, Some panie might ten, say pani. Tenpenny Tower is my crowning achievement, but no. No, no, my dear boy, it is just the beginning. Dobra, to Righto. wszystko? Nic Could więcej? I help? Naprawdę się tu tułałem tylko po to, żeby. To wszystko? Po to tu szedłem? Na tą górę? 20 minut? O tu. Tu jest jakieś też wejście. Aquapiura przestaje działać. A co robi Aquapiura? Aquapiura. Nie wiem. Metalowe drzwi do pusty apartament. No kurwa. Ty, myślicie, że jak go okradnę z tyłu, to będzie miał klucz do pustych drzwi apartamentu? No ta, no ma. Myślicie, że jak mu ukradnę, to się wkurzy? No nie. Wiecie, że też się nie spodziewałem takiej odpowiedzi.
Elo. No i... Przecież mam klucz. Alo. Ale oszustwo, gra musi ze fabularnej, musimy go pewnie zdobyć. Grać. Nice to see you. Carry on. Nie no, ja tu się męczę, żeby chłopowi ukraść. Tutaj taki skamaz. Że my z tym Pennym mogliśmy sobie zamieszkać. Ale już nie możemy. Gdzie tu się wychodzi? Tutaj. Jeszcze może od frontu da się wejść, to nie te drzwi. To drzwi, które? Puste, za nami. Tu. No nie możemy. To pewnie fabularnie. Musimy zabić gulę. I wtedy będziemy mogli sobie ogarnąć wszystko. Jak wygląda sytuacja z gulami? Heen is kind of wanted. End of story. If I were a betting man, I'd place a stack of caps on him trying something violent soon. And that would make Tenpenny nervous. I don't like it when Tenpenny gets nervous. But I can't spare the manpower to go hunt down Roy Phillips and his band of misfits, or I'd gladly end this thing once and for all. Co to w ogóle jest ghoul? Chory człowiek? Nie wiem, tak se klikłem. A goddamn disaster waiting to happen, that's what they are. Sure, maybe you can get over the fact that they look like someone took a cheese grater to their face. But it's what you don't see that's the problem. The radiation slowly eats away their brain. Chyba nie, nie? Ja się to na przykład z miasta podziemnego, to nic się nie dzieje z nimi. Chyba stwierdza, że to jest głupie, co chłop mówi. Znajdę bezkrawe rozwiązanie problemu guli. Czy mogę ci pomóc w sprawie tych guli? Gdzie jest ich kryjówka? Really? You? You're welcome to give it a try. Don't come crying to me. Bardziej meksykańsko wyglądał pan szef Gustavo na dworze. They're living with packs of feral ghouls. Be careful. Roy seems damn close to turning zombie himself. I suppose you won't be doing this out of the kindness of your heart, hmm? How's 500 bottle caps sound? Payable upon termination of that damn ghoul Roy Phillips and all his followers. Nie ma co się za taką tego. Chcesz, żebym zniknął, czy nie możesz zapłacić więcej? Wezmę to, jeśli... pewnie wezmę to i jeśli możesz mi pomóc z czymś jeszcze, też nie gardzę. Nie no, handluj tego. Maybe you're right. It was something I was going to have to do eventually anyway. How about another 200 caps? And here, you can take this rifle. A nie chcę akurat karabinu. But you better not screw this up. Roy Phillips and his gang are somewhere in Warrington Station metro tunnels. To oczywiście to są zaraz po zakończeniu tego odcinka, ja tam pewnie ruszę i to ogarnę. Żeby też nie chodzić na odcinku, wydaje mi się, bo to nie ma co. Masz zapasy uzbrojenia i czy pohandlujemy? Pohandlujemy. Czy on ma coś ciekawego? Elektroniczny pakiet? Sorry widzowie. Też mam tak, że jak widzę, że ktoś ziewa, albo że ja ziewam, to też ziewam. Sorry. Nic nie ma ciekawego. Mini atomówę bym wziął. Nie ma, widzę. Wyjście. Opowiedz mi o Alistarze. He owns this building. We get our caps from him. And don't you forget it. Jak się mieszka? Tenpenny is always on time with the money. And we get very comfortable digs with side benefits. Ja staram się pozbyć Roya i jego bandy. Znajdę bezkrawer. That's a laugh. Roy Phillips can't be reasoned with. Trust me. But go ahead and try and talk some sense into him. Moja mogiła, nie moja. They've holed up in the nearby metro tunnels. They're living with packs of feral ghouls. They've barred the main entrance. Nie mogę. Go through the train yard. Good luck, kid. You got piętki. Dobra. Mam to jakieś misja zaznaczona. Tenpenny Tower mamy.
Dobra, ale niby jest zaznaczona, ale to chyba nie tam, gdzie trzeba, w sensie tu jest zaznaczona, a tu jest też, oni mają tutaj tak zwane podziemie. Nie mogę tam iść. Wygląda na to, że oficjalnie nie mogę, ale nieoficjalnie pewnie mogę. Aha. A, tędy przyjdę. Widzicie. Pójdę w inną drogą i tędy przyjdę, tak. Tak mi się wydaje, że tak to będzie. Dobra. Widzimy się, jak spotkamy oczywiście tego gula, z którym będę mógł rozmawiać. Przede mną pewnie są chmary tych zombie guli, których będę musiał załatwić. Tych, wiecie, dzikich. Także nie ma co tego przedłużać. A mogę wyjść stąd? Jakoś? Halo? Jak stąd się wychodzi? Aha. Okej. Okay. Nie ma co przedłużać, słuchajcie. Tylko przypomnę. O, enklawa! A nie, to nasi. Bractwo Stali, auuu! Chodźmy jeszcze tutaj, zobaczymy, czy tu ten gość wygląda na takiego, który jest ciekawą postacią, a nie, szabrownik. Dobra, to tyle widzowie. Widzimy się jutro o godzinie 16, bo odcinki, moi drodzy, są codziennie. Nie, co ja gadam, bo ja już tak na tego, nie są codziennie, znaczy może są, nie wiem. Więc no, odcinki są, następne odcinku się widzimy, bo już tak automatycznie przez te wszystkie odcinki, które nagrywałem, to już tak automatycznie zaczynam mówić. Natomiast widzimy się w kolejnym odcinku, nie wiem kiedy, ale na pewno niedługo. Życzę wam miłego dnia oraz miłej nocy. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć i zostaw łapkę w górę, komentarz, suba i wpadnij do linki w opisie. Do następnego. Hejo.